Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym odcinku Kilku Rad. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat tego, jak zdobyć stypendium. Było takie pytanie u mnie na Instagramie, czy w ogóle na moim uniwersytecie jest stypendium. Owszem, jest i naukowe, i socjalne, ale dzisiaj będziemy rozdzielać te stypendium i będziemy mówić głównie o stypendium naukowym, jak je zdobyć, przynajmniej na moich studiach, na licencjacie. Także jedziemy, zaczynamy. Przede wszystkim najważniejszą radą jest dobre wyniki w nauce. Bez tego ani rusz. Średnia wydaje mi się, że musi być powyżej 4,5. Ja miałam zazwyczaj taką 4,6, 7, nawet raz mi się zdarzyło 4,8. No i ta średnia jest wyciągana, średnia za jeden semestr, średnia za drugi semestr. Ją się dodaje, dzieli, wychodzi średnia za cały rok, bo to musi być średnia z całego roku. Więc tak to wygląda. Więc przede wszystkim dobre wyniki w nauce. I tu nie będę Wam radzić, jak skutecznie się uczyć, bo każdy jest inny. Jedni są wzrokowcami, inni są słuchowcami. I ciężko jest po prostu powiedzieć Wam, jaki jest mój złoty środek na naukę. Myślę, że ja to jestem troszeczkę taka wyważona, jeśli chodzi o tą naukę, czyli znam wartość przedmiotów, wiem, na co warto więcej poświęcić czasu, albo na co ja po prostu muszę poświęcić więcej czasu, na co mniej. Tak od maluśkiego jestem nauczona, więc jeśli chodzi o wyważenie, to tak. No i to, jak ja się uczę, no to ja sporządzam wiele, wiele notatek kolorowych i z tych notatek po prostu sama się uczę, bo jestem wzrokowcem. Ale filmik o skutecznej nauce już Wam kiedyś nagrałam i go niedługo wrzucę, także będziecie mogli sobie zerknąć. Więc pierwsza rada, miej dobre wyniki w nauce, średnia powyżej 4,5. Druga rada. Jest to droga naukowa, czyli branie udziału w różnych jakichś konferencjach, czy to jakichś sesjach plakatowych, czy w ogóle napisanie własnego artykułu w monografii, czy ogólnie jakiegoś artykułu, opublikowanie. To są dodatkowe punkty do stypendium. U mnie na uniwersytecie niestety albo istety, jak przyznaje się stypendium, to mniej więcej co roku jest inny próg. I to wszystko zależy od tego, jaki jest poziom w danym momencie osób, które składają na stypendium, bo co roku jest inny. Nie ma czegoś takiego, że jest zasada od 4,5 dostaniesz stypendium i będziesz się miał, tylko zasadą jest to, że 10% osób, które na przykład składały z danego wydziału, dostanie to stypendium. Strzelam, że to jest to 10%, jakby co. I to zależy, kto będzie najlepszy po prostu. Nie ma zasady, że od 4,5 jest, tylko po prostu kto będzie miał jak najwyższą średnią. Na przykład pamiętam, że 2 lata temu było od 4,75, jeśli miało się tyle 47,5 punkta, zaraz powiem Wam, jak to się liczy, to stypendium było murowane i to był ten, że to było na bank, wiecie. Więc drogi naukowe są różne, możecie po prostu wpisać w internet i na przykład sprawdzić, czy są jakieś konferencje w pobliżu miejsca Waszego zamieszkania lub zapisać się do koła naukowego, tam może wykładowca pokieruje Cię na jakieś konferencje. Na konferencjach po prostu, wiecie, są różne wykłady i Wy stawiacie się w tej roli wykładowcy i po prostu wykładacie, opowiadacie o tym, co przygotowaliście sami oczywiście. Lub możecie brać udział w sesji plakatowej, czyli również samemu przygotowuje się plakat i przedstawia się go przed komisją. I czasami nawet może się zdarzyć, że jeśli całkiem fajne to jest i wiecie, jest duża szansa na publikację tego, to będą jeszcze większe punkty, bo to jest praca stworzona przez Was i jest szansa na jej publikację lub dalszy rozwój tej pracy. No tam już później proponują Wam, czy jest, czy nie ma, jeśli chodzi o te szanse. Kolejną rzeczą jest artykuł. Możecie napisać artykuł, możecie zgłaszać się do różnych gazet i jakby proponować im, czy jest szansa na publikację tego artykułu. Tylko to musi się zdarzyć w tym danym roku, że nawet jeśli udałoby Wam się zakwalifikować do publikacji, to musi być to publikacja w danym roku. Może być jeszcze na wakacje, ale jakby już strzeliła się, załóżmy w październiku, to już to liczy Wam się na następny rok, nie na ten obecny, który zbieraliście punkty. Więc tu musicie uważać, kiedy ta publikacja tak naprawdę będzie.
Więc kolejna rzecz, publikacja. Ja jeszcze byłam także w komisji stypendialnej, także wiem, jak to się liczy. Przede wszystkim biorą Twoją średnią, załóżmy masz 4,5. Mnoży się to razy 10, czyli wychodzi 45 punktów. Skoro na drugim roku było od 47,5 punkta, można było zdobyć stypendium, jeszcze brakuje Ci tego 2,5 punkta. I skąd je wziąć? Za sesje plakatowe pamiętam, że było chyba 2 punkty, za jakieś tam inne dodatkowe rzeczy, typu za artykuł, jak zwykły artykuł to 3 punkty, jak artykuł w jakiejś książce to 5 punktów, jak konferencja naukowa, załóżmy w tym danym województwie, w którym studiujecie, to 2 punkty, a załóżmy, tu akurat strzelam, bo nie jestem pewna, a jeśli konferencja taka bardziej, że ogólnopolska, no to więcej punktów. Im wiecie, wydarzenie było bardziej rozłożone, tym więcej punktów można było zdobyć i w taki sposób można zdobyć stypendium na uniwersytecie naszym. Jeśli chodzi o stypendium, to na pierwszym roku nie ma naukowego, bo na pierwszym roku pracujesz na to stypendium naukowe, czyli po prostu zasuwasz oceny, droga naukowa i tak dalej, zdobywasz punkty i składasz je na drugim roku. I jeśli Ci się uda, to za pierwszy rok dostajesz na drugim roku i idzie to tak cały czas stopniowo do góry. To nie jest właśnie tak, że dostajecie już od razu na pierwszym roku. Jedyne właśnie, na jakie stypendium możecie się starać po pierwszym roku, jest to stypendium socjalne. Niestety nie jest to naukowe. Na naukowe trzeba pracować po prostu, więc tak to wygląda. Dużą pomocą, jeśli naprawdę zależy Wam na tym stypendium, są oczywiście wykładowcy. Oni sprawdzą Waszą pracę. Ci, co zazwyczaj prowadzą koła naukowe, oni Wam pomogą, także można liczyć na ich pomoc i w tym przypadku to jest właśnie bardzo fajne, bo i powiedzmy, chyba wydaje mi się, że oni z tego mają jakieś korzyści i Wy macie z tego korzyść, także tu fajnie jest się zwrócić o pomoc wykładowcy. Więc ja pamiętam, że brałam udział w kilku konferencjach, nawet jeden wykład z konferencji możecie zobaczyć właśnie na moim kanale, gdzieś tam na początku. No, serdecznie polecam, jest dosyć ciekawy, mi się wydaje. Jest to pielęgniarka, kobieta z historią oraz z przyszłością. Robiłam prezentację na temat szczepień, także całkiem sporo tego było, więc nie będę wymieniać wszystkiego i też nie wszystko tutaj pojawiało się na tym kanale, bo ja jeszcze wtedy nie miałam nawet kanału. Więc ta droga naukowa jest bardzo ważna, bo słyszałam, że później też, jeśli idziecie na magistra, to fajnie jest mieć coś więcej opublikowane, jako że jesteś pod czymś podpisany. Po prostu to daje też więcej punktów do magistra, z tego co wiem. No ja ogólnie nigdy nie opublikowałam żadnego artykułu, pisałam, ale później z tego artykułu przerobiliśmy to na prezentację i poszliśmy na inną konferencję, wtedy to pamiętam, takie coś było. Więc wykorzystaliśmy inaczej ten potencjał naszych badań, bo robiłam swoje badania, robiłam ankiety, no ogólnie różne ciekawe rzeczy można właśnie robić dzięki temu, tak mi się wydaje. Więc to tyle, mi się wydaje, chyba wyjaśniłam, jak zdobyć stypendium, jak jest na Waszych uczelniach, opowiedzcie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, no i widzimy się niedługo. Pa!